Siemanko, z tej strony Craftku, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was w trzecim odcinku z serii Minecraft Survival. I w dzisiejszym filmie będziemy kończyć tą oto piękną chatkę. Ale zanim zaczniemy, zostawcie lajka i suba, ponieważ wiele osób ogląda filmy, a nie subskrybuje, a chyba nie chcielibyście przegapić najnowszych odcinków. A teraz co możemy zrobić, myślę, to ja sobie zrobię łódkę i pojadę zbierać więcej drewna, ponieważ musimy z czegoś zrobić ściany. Poprzednią łódkę zgubiliśmy w tamtym lesie. Nie wiem, co się z nią stało. Nie wiem, co się tam w ogóle stało, że tak nas gdzieś kurde wcięło. Co ja... Obróciłem się dwa razy i wróciłem w to samo miejsce. Spawn pointa mamy oczywiście, sobie zrobię... może to być marnotrawstwo, ale sobie zrobię żelazną siekierkę, to będziemy mieli broń przy okazji. W razie W. A teraz możemy płynąć w tamtą stronę, gdyż tam jest las świerkowy właśnie. No, jest nasza łódka. Jest piesek, ale nie mam kości. Ale ja sobie tutaj poznaczam pochodniami drogę. Jakbym znowu się miał zgubić. Aczkolwiek oby się tak nie stało. Grzyb! I po grzybie. Od razu sprawnie idzie z żelazną siekierką. No chyba, że i tak ukradną nam drewno. Dajcie mi to w końcu. Ot. O nie. O nie, do uf. Już się bałem, że Minecrafta wywaliło. To by nie było dobre, gdyż mogłoby przedwcześnie zakończyć naszą serię. O kurde, ale się ciemno zrobiło znowu. No cóż. Ty, ej, ale to pasuje na Night Dwellera, nie? Te shadery. Zapiszę sobie, żeby wiedzieć. To BSL jest, jakby ktoś się pytał. Night Dwellera! Trzeba by zrobić taką serię, jak było From the Fog od Swaley'ego. Że jest normalny survival, ale z tymi mobami, wszystkimi potworkami. Mamy prawie dwa staki. Będzie dobrze. No i się można zwijać. Ja nic nie widzę. Jak nie cierpię pływać po omacku. Dobrze, no to można kontynuować budowę domostwa pięknego, prawda? Najpiękniejsze, najlepsze. Jakby tu zrobić takie dwa ładne, duże okna. Najlepsze wajby z tą muzyczką, budowanie domku. A to menda jedna. No chodź tu, chodź tu. Ona klepę. Durny szkielet. I teraz ta ściana tylko. Tutaj zrobimy tylko jedno okno. Tutaj będzie kominek. Załatać, bo jak ja to mam za każdym razem tak spadać w tą dziurę, to mi się to nie podoba.
Możecie mnie nazwać psychopatą, że tego nie zalepiłem do końca. No ale zrozumcie, że nie ma tylu materiałów. Co nie? Alright. Oczywiście kobla nie starczy. Pewnie go też więcej nie mam. Ale to nie tym się miałem przecież zająć. Tylko domkiem, a piętra i ściany sobie zbudujemy potem. Schody właśnie będą tutaj w holu. Tak sobie myślałem. Potem tu by była podłoga i jednocześnie sufit też. No dobra, teraz sufit. Albo jeszcze nie. No tak. Wtedy tu będzie na poziomie podłogi to. I teraz tutaj będzie na poziomie tarasu. Dokładnie, bo tu będzie jeszcze taras na pierwszym piętrze. No. Już się mogę założyć. Że będziemy wymieniać te cokoły, czy to jak to nazwać, boczne detale. Dzisiaj taki cichy odcinek, aczkolwiek się tutaj skupiam na budowie. Czasem tak bywa. Jeszcze raz po drewno, bo jednak nie starczyło. Musimy sprawdzić, czy się nagrywa, bo bym się mega zdenerwował, gdyby się nie nagrywało. Świetnie, naprawdę świetnie. Nie wiem, co się stało, ale mi losowo skończyło film. W OBS-ie nic nie klikałem. No i co tu się, co się dokończyło? Wstawiłem szyby wszędzie. No, na razie wszędzie. Jeszcze na górze zostało troszkę. Dokładnie w tym miejscu. Jeszcze sobie tutaj pochodnie ustawić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I w ten sposób mamy skończoną chatkę. Z progresu na dzisiaj to by było tyle. Nudne odcinki, wiem, ale to się nie kłóciło, ale to powiem jeszcze raz. Po wyjazdach jestem zmęczony i nie mam siły nagrywać, ale nie chciałem, żebyście byli bez filmu, więc widzicie, jak się dla was poświęcam. No to co, to na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pewnie nie, ale przeżyję. Tak wygląda nasza chatka póki co. W następnym odcinku myślę, że ją skończymy. A póki co mam nadzieję, że macie naprawdę super wakacje i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Zasubskrybuj.